Szumi Historie, czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa. Rozmawiamy sobie dzisiaj o Westerplatte. Powstaje wojskowa składnica tranzytowa, Polska może trzymać tam wojsko i o ile w latach 20. można to jeszcze jakoś wytłumaczyć, o tyle buduje się Gdynia, statki zaczynają stopniowo przypływać do Gdyni. Od połowy lat 30. do Westerplatte nie przypływają już żadne statki. Podsumujmy sobie sytuację wolnego miasta. Mamy miasto, które historycznie było polskie, zamieszkałe przez antypolskich Niemców. Miasto, które ma częściową autonomię, ale na arenie międzynarodowej będzie reprezentowane przez Polskę. W wielu sprawach będzie tam interweniować Liga Narodów. Miasto zdemilitaryzowane, w którym Polska trzyma wojsko pod koniec lat 30. pilnujące pustych magazynów. To jest tykająca bomba. 25 sierpnia 1939 roku do Gdańska przypływa niemiecki okręt szkoleniowy Schleswig-Holstein. Oficjalnie, aby złożyć hołd Niemcom, którzy polegli podczas I wojny światowej, a po dziś dzień są pochowani w Gdańsku na cmentarzu garnizonowym. Wizyta w Gdańsku miała trwać 3 dni. Ale jak się możecie domyślić, Schleswig nie wychodzi z portu, pod błahym pretekstem awarii, która uniemożliwia mu opuszczenie portu. Co ciekawe, delegacja z kwiatami na cmentarzu garnizonowym w 1939 roku też się nie pojawiła. W tym czasie trwa narada dowódców. Dowódca Schleswiga, Gustav Kleinkamp, pyta komendanta gdańskiej policji, ile ten potrzebuje czasu, aby zdobyć Westerplatte. Ten trochę zdziwiony odpowiada, moment, jak zdobyć? Policjanci to nie żołnierze. Nie mam pojęcia, co Polacy mają na półwyspie. Nie mam zamiaru półwyspu zdobywać. Mógłbym co najwyżej postawić blokadę, gdyby to oni chcieli zaatakować Gdańsk. Mogę spróbować ich powstrzymać, ale nic więcej. W związku z tym, że nie wiadomo, co jest na Westerplatte, Schleswig nie może wykonać swojego głównego zadania. A tym był ostrzał Gdyni i Helu z kanału portowego między Westerplatte a Nowym Portem w Gdańsku. Półwysep miał spowodować, że polskie okręty podwodne nie będą w stanie storpedować Schleswiga. A Nowy Port, że polska artyleria nie będzie odpowiadać ogniem. No ale w związku z tym zostaje podjęta decyzja, że w pierwszej kolejności Schleswig musi uporać się z Westerplatte. Okazuje się, że na tę kurtuazyjną misję przywiózł do Gdańska kompanię szturmową w sile 220 żołnierzy, którzy początkowo według pierwotnego planu mieli zaatakować Gdynię od strony Wolnego Miasta. Niemniej jednak w pierwszej kolejności zostaną oni zaangażowani do szturmu na Westerplatte. Wieczorem 31 sierpnia przychodzi depesza, 4:45 zaczynamy. Rozpoczynają się manewry portowe. Schleswig zostaje przeholowany w głąb portu, ustawiony na zakręcie 5 gwizdków. Nieopodal twierdzy Wisło Ujście, lewą burtą w stronę Westerplatte. Wczesnym rankiem 1 września o 4:48 Schleswig otwiera pierwszą salwę w kierunku Westerplatte. Kompania szturmowa przystępuje do ataku, wyważa bramę kolejową i tworzy wyłom w murze. Przez te 2 niewielkie otwory początkowo będzie próbowała dostać się w głąb półwyspu. Szumi Historie, czyli gawędy historyczne Jakuba Szumilasa.